Witam serdecznie. Tu na tej strony mamy dzisiaj 7 listopada. Troszeczkę piździ i wieje, ale zero chmurki. Także szczelimy sobie rundkę wokół komina, odwiedzimy Chudego, zobaczymy co tam u chłopaka słychać. Po powrocie do Holandii to jeszcze u niego nie byłem. A taki mam zajebisty obrazek. A co? Miecz samurajski. A co? Chuj żatrapa, ale jest. Dobrze, lecimy sobie podładować jeszcze Gixa, bo troszeczkę stał. Zobaczymy jak tam z akumulatorem. Moto już wyczyszczone. Gotowe do jazdy. Łańcucha nie smarowałem, smarowałem jeszcze w Polsce przed. A powiem wam tak. Oglądam sobie taki fajny kanał, jak dla mnie, Przemoznawca, Motoznawca. On tam robi recenzje humorystyczne samochodów. Jest ciekawy kurwa, jak wyglądałaby recenzja w jego wykonaniu motocykla. I sobie wymyśliłem, że pewnie byłoby coś w tym stylu. Witam wszystkich, jestem Przemoznawca, Motoznawca. Na wstępie dziękuję właścicielowi tego wypasa za wypożyczenie tego wypasa. Zobaczcie sobie tego kozaczka, Gixxer 750 K9. Nie wiemy, czy była bita, czy nie. Wiemy, że ma 150 koni i 86,3 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 w 3,2 sekundy. Prędkości 280 na godzinę. God damn it. Bak ma 17 litrów, ale kogo to obchodzi? Tankowanie co 220 km i ogień dalej. Wymiary, długość. Nie mam zielonego pojęcia, ale zobaczcie sobie te 17-celowe felgi z tymi naklejkami z Wisha. Wyglądają jak 19-ki, god damn it! I powiem wam tak, fachowa japońska robota, tego już nie ma. Zobaczcie na ten wydech. Wygląda jak laserowe działo kinetyczne, radialno-bobulacyjne, a nie jakieś tam Yoshimury czy Akrapowicze. To jest prawdziwy petardor, prawdziwy rakietor. God damn it! A te klameczki czerwone z wygrawerowanym GSXR. Na sam widok już się zesrałem. I ta naklejka z logo 299 km na godzinę. Każdy się tego ma bać. A ta lampa wygląda jak samuraj zapierdalający z kataną boso przez pole. Wszyscy się tego boją. Wszyscy by takie coś chcieli mieć. Chyba tylko kurwa psychicznie chory by nie chciał mieć takiego wypasa. Hamulce nie wiem, jakaś rynca. Wiem, że Brembo i kosztują 2000 zł za komplet. Jak hamują? Hamują tak, że można wypierdolić zęby o kierownicę. A te czerwone nakładki na śruby? Po prostu wypas, od razu 50 koni do przodu. Już nie mamy 150, mamy kurwa 200 koni. I tak ma być. Tak to ma wyglądać. Przejdźmy sobie jeszcze na tył motocykla. Co to jest? Kolejny wypas. A to jest po to, że jak cię stara z domu wypierdoli, to masz miejsce na namiot i idziesz kurwa w pole spać. Tak. Taki wypas. I tak ma tutaj zostać. I tak humorystycznie myślę, że tak wyglądałaby właśnie recenzja przeprowadzona przez Przemoznawcę, Motoznawcę. No, gościu ma bajerę, fajnie mu się kręci. Także myślę, że mogłaby coś takiego być. Dobra, nie ma co przedłużać. Nawijać makaronu na uszy. Idę, ubieram się i gistamy polatać i odwiedzić Chudego. Yo. Dobra, ubrany, wykąpany, zapierdalamy na miasto, jeszcze tylko rękawiczki ubiorę i popowiadam wam jak wygląda sprawa po przyjeździe do Holandii z robotą i tak dalej. Pięknie, jak się grzeje, jeszcze z minutkę. Jak to mawia Przemoznawca, Motoznawca, każdy takiego wypasa chciałby mieć. Lecimy.
Także jak wygląda sprawa po przyjeździe z powrotem do Holandii? Oj, momencik. Kurwa, kasku nie zapiąłem. Tutaj też Polacy, OKR. Chyba Krapkowice. No, dobra. Teraz jest Malina. Czyli jak wygląda sytuacja po powrocie do Holandii? No tak wygląda, że znowu widzicie, co się z tym jebanym wirusem dzieje. Obostrzenia, lockdowny. Poszczególne kraje wprowadzają. A ja miałem plan taki, że na szofera. I wyszło tak, że bardzo ciężko teraz jest robotę dostać w tej branży. Z tego względu, że zamykają centra handlowe, sklepy i inne tam kurwa ośrodki. Kto ogląda wiadomości, ten wie. No co za tym idzie, że transport tak samo kuleje. No cóż, na razie poszedłem sobie do innej roboty, takiej chwilówki, przez biuro. Jestem sobie kapitan Jack Sparrow i napierdalam sobie łódką i pogłębiamy sobie rowy holenderskie. Nie ma tragedii. Na dzień pracy, jak przepracuję 3 godziny, tak sumiennie, to jest maksymalnie. Więcej się siedzi, jak robi. No stawka nie jest powalająca, ale nadrabia się po prostu godzinami. A jak to w każdej robocie, zawsze się jakiś pajac znajdzie wśród Polaków, który jest kurwa zawistny o każdego centa, że masz więcej. Tam powiem tak, w tej firmie, gdzie ja robię teraz, są na kontraktach ludzie, ZZPR-owie i przez biura pracy, przez dwa akurat biura pracy, ja robię przez inne biuro. Mam stawkę jaką mam, a gościu ma przez inne biuro, robi tam, nie wiem, 2 lata, 10,40, czyli troszeczkę kurwa mniej ode mnie. Ja bym raczej się nie zgodził na tą stawkę, szukałbym dalej. W bądź razie, jak się dowiedział, jaka kurwa stawka jest moja, to od razu z braciszkiem polecieli do kierownika tej firmy. Jak to jest, że kurwa ktoś przychodzi z innego biura i ma wyższą stawkę jak gościu w tym biurze? No kurwa, pajacu jebany, jak jesteś kurwa tumanem bez szkoły, bez żadnych papierów, najebałeś sobie gromadkę dzieci i napierdoliłeś chwilówek, to jebaj teraz za 10 kurwa 40 brutto. Jak chcesz, to jebaj se po 100 godzin kurwa tygodniowo, koło chuja mi to lata. Ja tyle nie muszę robić. Mi wystarczy te około 50, to już jest ok, bo też nie mam super hiper jakiejś stawki, ale lepszą jak on. A już żal dupy, pierdolony Polaczek kurwa. Tak, Polaczek. Czemu mówię Polaczek? Bo do Polaka bym tak kurwa nie powiedział, bo na Polaka trzeba mieć kurwa wygląd, pieniądze i trochę mózgu kurwa. A to takie kurwa chuj wie skąd to wzięte, skąd to się wzięło, zawisne skurwysyny. Czyli jebany Polaczek kurwa. Takich pajaców tak trzeba nazywać. Także tak sytuacja wygląda chwilowo. Sobie jestem kapitanem swojej łajby. Jak gdzieś tam chyba robiłem jakiś filmik telefonem, to wam wrzucę w ten film, jaki mam kurwa zajebisty pocisk pływający. Holuję sobie tankowiec kurwa i płynę tam. Tam na róg płynę do kumpla, bo musi łódkę zatankować i na wstecznym se zapierdalam. Ja pierdolę. Ja se zapierdalam. A co? Haschheimen, kurwa. Reimer, Kopfer, Dome. Jebniemy się teraz przez tego osa, przez moją miejscowość. Troszeczkę z innej mańki. Pojedziemy, zobaczymy, co tu się dzieje na mieście. Co tu się dzieje? Ale te Suzuki jest zajebiste. Ludzie, każdy takiego wypasa chciałby mieć. Jak to mówi przemoznawca, motoznawca.
ale nie każdego na takiego stać. Co niektórzy musieliby wziąć kurwa kredyt na 30 lat i jebać wtedy kurwa tak jak ten pajac po 80 godzin tygodniowo kurwa. Ale chuj, mnie stać to mam. Taka sytuacja, hemoglobina, orężada, woda mineralna, elektrolit z akumulatora. A co? Lepiej się śmiać jak płakać, nie? Znowu kurwa czerwone. Lecimy, zielone. Ki chuj do mnie dzwoni? Halo, halo? Halo? Nie wiem. Coś tam dzwoniło. Ale to idzie, proszę państwa. 150 koni. Kurwa. Ręce w łokciach urywa. Jeb fispadem. O! Tak sobie teraz wyjebiemy w lewo na rondzie. Babka patrz, kurwa, tam dobrze w lusterka. 178 temperaturka, 180 jest zajebiście. Na dworze jakaś dyszka, 9-10 stopni, ale jest gitara. Jest gitara tralalalna. Pięknie, pięknie, że aż mięknie, kurwa. Objebiemy sobie tutaj w kierunku Lidla i Axioma. Ostatnio, teraz mamy właśnie sobotę. W tamtą sobotę byłem w Axionie, to kurwa, żeby do tego sklepu się dostać, to masakra. Takie kurwa kolejki przed wejściem. Nie wpuszczają powyżej iluś tam osób i trzeba na dworze stać jak za komuny, kurwa, to wyglądało. Zobaczymy jak teraz to będzie wyglądać. Ludzie się obkupują, co niektórzy w tych galeriach, bo to kurwa ma być pozamykane. I tak dalej, i tak dalej. A ja już z daleka widzę, że jakaś kolejeczka tam jest. Stoją, oczekują na wolne wózki. Ale mało, mało, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Fajne rondo tu jest, ale na kolano nie za bardzo o tej porze roku, przy tej temperaturze. Czyli trzeba grzecznie, żeby ślizga nie zaliczyć. Dobra, jedziemy do Chudego. Jedziemy do Chudego, zobaczymy co u chłopaka słychać. Gdzieś go tam widziałem raz na mieście. Poratował mnie 2 euroczami, bo mi ci miałem, ale miałem na karcie, a potrzebowałem sobie auto odkurzyć. To jadę mu kurwa od razu oddam, żeby nie było. Że tu na kurwa przyjechał z Polski i bez pieniędzy. Chociaż fakt, troszeczkę wypierdoliłem hajsu na te wszystkie kursy ADR-y, HDS-y, C plus E, kod 95, jakby to wszystko podliczyć. Plus to co rozpierdoliłem, przepiłem, przepaliłem i przeżarłem i rozhulałem w inny sposób. No to kurwa, w 3 miechy wyjebałem 20 tysięcy zeta. O! Jest jebnięcie, kurwa, z kieszeni, a co? A kto biednemu zabroni, kurwa, boga to żyć? Kto, kurwa? No, 51 900, kurwa, 52 tysiące już mam najebane. Dobre, i cały czas lata, chociaż na sporta to już troszeczkę jest. 52 klocki. To nie jest tak mało. Przy turystyku to byłby chuj wielki, 2 bąbelki.